Zdolny do przerzutu w czasie rekuperacji lokacyjnej w historii Bystra i drugi to związana jest z mocą. Dzisiaj praktycznie szkolili, jutro będą także ćwiczyli swoje umiejętności. Łączymy te dwa pułki przeciwlotnicze w jedną całość. To jest operacja, która jest istotna dla wszystkich żołnierzy służących zarówno w Czerwieńsku, jak i w Lesznie. Z mojego punktu widzenia to jest operacja ważna dla Wojska Polskiego, ponieważ konsolidujemy podobne jednostki, tak żeby utrzymać ich potencjał bojowy, a z drugiej strony, żeby nie rozpraszać środków. No ale najważniejsze dla wojska jest to, aby ćwiczyło swoje umiejętności i stąd to ćwiczenie, które przez długi czas było przygotowywane, a dzisiaj i jutro znajduje swój efekt praktyczny. I chciałbym prosić w związku z tym dowódców wojska, pana generała Cieniucha, pana generała Głowiękę o to, żeby dwa słowa komentarza państwu o tym powiedzieli. Ja uważam, że dzisiejsze efekty strzelań południowych i dziennych, tak bym powiedział, były dobre. Zarówno tych strzelań przy pomocy zestawów OS, jak i przy pomocy zestawów KUB. Dzisiaj wieczorem, widzieliście państwo sami, były ćwiczenia, w których strzelano zarówno ze zestawami artyleryjskimi, jak i rakietami GROM. Rakieta GROM jest dobrym środkiem bojowym, którym polska armia dysponuje. Sami żołnierze pokazali, że potrafią się posługiwać tym właśnie sprzętem przeciwlotniczym. To jest jeden z czterech głównych programów zakupów dla naszych sił zbrojnych. Właśnie zestaw przeciwlotniczy GROM, który dzisiaj prezentowaliśmy. To jest zestaw nowoczesny, zestaw, który dobrze służy dla wzmocnienia naszego poczucia bezpieczeństwa, a efekty tych strzelań sami państwo widzieliście.